Nie pójdzie. W dniu dzisiejszym na terenie miasta Puck, ale dla też mieszkańców gminy Puck, otwiera się dom pomocy. To jest dzienny dom pomocy Senior Vigor dla osób, które chcą zaktywizować swoje życie, będąc na emeryturze, nie mając praktycznie możliwości realizowania w domu, bo też jest sytuacja, gdzie opiekunowie, dzieci pracują oboje i taki człowiek zdany jest sam na ziemi przez cały dzień. Natomiast tutaj może aktywnie się realizować, robić coś, rozmawiać, po prostu aktywnie spędzić czas. I to jest taka inicjatywa pozytywna, zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Pucku. My będziemy jako gminy wspomagać te działania poprzez dopłatę do pobytu dla każdego pensjonariusza w zależności od jego dochodu. Bo to też wynika z tabeli opłat, jakie są przygotowane przez Starostwo Powiatowe. I daje to te możliwości rozwoju dla ludzi, którzy osiągnęli już wiek emerytalny i potrzebują również wsparcia nie tylko lekarskiego, ale przede wszystkim bycia z drugim człowiekiem. To chyba pierwszy taki dom na terenie gminy Puck. Tak, to jest taki pierwszy dom prowadzony przez stowarzyszenie, bo jest dom też taki, który jest nastawiony na niesienie pomocy ludziom w takich sytuacjach, z tym, że jest to typowo komercyjne, natomiast tutaj działa stowarzyszenie i tutaj są inne możliwości, inne koszty. Jestem przekonana, że dzięki zaangażowaniu wszystkich osób i ścisłej współpracy między instytucjami dzienny dom Senior Vigor będzie przykładem dobrych praktyk w powiecie puckim, a przede wszystkim miejscem przyjaznym dla samych seniorów. Serdecznymi pozdrowieniami dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Gabriela Konarzewska. Dziękujemy. Panie prezesie, chciałem przekazać publikacje, które odkryją wiele nieznanych sfer życia kulturalnego ziemi puckiej, ale będą mieli czas, żeby poznać tą historię, która jest dzisiaj bardzo mocno udokumentowana, gdzie dla naszych mieszkańców będzie otwarta droga do korzystania z tego. Także gratuluję i życzę powodzenia i żeby ci, którzy tutaj trafią, rzeczywiście znaleźli to swoje miejsce i czuli się tutaj dobrze. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Dzienny Dom Pomocy w ramach programu Senior Vigor uważam za fakt. Pan wicestarosta powiedział, znaleźliśmy się w województwie pomorskim. Byliśmy jedynym powiatem, który wnioskował o pieniądze na utworzenie Dziennego Domu Senior Vigor. Miałam przyjemność odbierania promesy dla powiatu. Może przytoczę słowa pana byłego ministra pracy. Jestem przekonany, że państwa inicjatywa przyczyni się do poprawy dostępu usług adresowanych do seniorów i równocześnie wpłynie na zwiększenie ich aktywności. Jest to pierwszy w powiecie dom dziennego pobytu, więc myślę, że w kolejnych edycjach tych domów będzie jeszcze więcej i seniorzy po prostu będą bardzo zaktywizowani społecznie i będą po prostu włączeni do tej aktywności tutaj z całej społeczności lokalnej, powiatu czy też gmin. Jesteśmy w sali wypoczynkowej, gdzie seniorzy po, mam nadzieję, intensywnych zajęciach terapeutycznych, tudzież rehabilitacji, będą chcieli odpocząć. Jak wygląda ten dzień dla seniora, który tutaj będzie mógł przybyć? Przewiduję 8-godzinny pobyt, tak, aby ten czas wystarczył na to, aby dotychczasowi opiekunowie mogli wrócić na rynek pracy, co dotychczas w wielu wypadkach było niemożliwe. No i chcemy przede wszystkim zlikwidować takie poczucie zmęczenia sobą, gdyż osoba po wyjściu od nas, miejmy nadzieję, z pogodą ducha, wraca do swojego domu rodzinnego i tam zostaje przyjmowana jako domownik gość, czyli już osoba, która no jest jakimś wielokrotnie problemem.
Ankieta, o której może słyszeli podopieczni lub ich rodziny, lub czytali na naszej stronie, dotyczy tylko tego, żebyśmy lepiej się poznali, a żebyśmy mogli później indywidualnie potraktować potrzeby każdego podopiecznego.